Cześć, manko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Pocket Creature PvP, w którym będziemy przechodzić przez kolejne etapy naszej przygody. Troszeczkę źle strzelałem, jeżeli chodzi o ilość walk, które będziemy mieli na aktualnym levelu, ponieważ tutaj aktualnie będziemy znowu walczyć tylko po dwie fale, ale kto powiedział, że to będą łatwe fale. Tak więc zaczynamy, nasza ekipa jest chyba wymaksowana, jeżeli dobrze wszystko pamiętam, na końcu odcinka zrobiłem dokładnie, pofidowałem wszystkich, tutaj jeszcze powiedzmy tego warianta sobie sfiduję na lekki wyższy poziom, a teraz wchodzimy do Kill Waste, zobaczymy jak tutaj będzie trudno. Dokładnie, jak tamten gościu szybko strzela, strasznie był słaby, jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale to tempo, za kim nachrzaniał, jak on szybko po prostu potrafił wystrzelić te swoje wszystkie pakunki ze swojego ciała, aż mnie zamurowało i mnie zaczęło swędzić w nosie, tak? Już wiem, kogo będę sobie po prostu robił, tego najbardziej z tyłu warianta, w co zmienię po prostu, bo to było wow. Okej, 300 gemsów, czyli jesteśmy coraz bliżej do kolejnego gemsu, tutaj mamy drugi level. Zobaczmy, czy damy sobie radę bez żadnych takich poważniejszych upgrade. Okej, na początku mamy te dystansowe dogface'y, których jeszcze nie znam zbytnio nazw. Teraz mamy tak, mamy Walkera, mamy Dream Eatera, czy jak to się nazywało. Mamy tego szybko strzelającego, którego zestrzeliliśmy, jakiegoś trąbkującego ziomka, ale bez żadnych większych problemów. Nasza ekipa jest tutaj na tyle mocna, że to wszystko pokonuje i zdobyliśmy 300 golda jeszcze, więc to tylko prosi o to, abym zaczął robić oczywiście to jakieś piękniejsze upgrade'y naszych towarzyszy. Więc wrócimy do naszego teamu. Teraz tak, wydaje mi się, że Tyrannosaurus powinien pójść troszeczkę na wyższy poziom, ponieważ jeżeli bym jego ulepszył, on by więcej sztankował. Nawet jakbym Star Spirita jeszcze ulepszył, to on by szybciej strzelał. Nie, robimy wyższy poziom naszego Tyrannosaurusa na początku. Robimy ewolucję, zobaczymy w jakie tutaj możliwości. Może być Dark Dragon, ewentualnie może być Mechanic Dragon. Mechanic Dragon ma strasznie wielką wytrzymałość. Ma dość sporawy damage, więc na pewno w niego polecimy, ponieważ ktoś na tym początku musi być tym tankującym towarzyszem. Zobaczcie, jaki to jest piękny dragon. On wygląda troszeczkę jak taki, jeżeli gra się w Lola, Cho'Gath Wannabe, Mecha Cho'Gath jest taki skin. Całkiem przyjemny. I teraz mamy jeszcze ile tego... Przejdźcie, po pierwsze musimy dać mu jednego gemsa, tak? Ponieważ bym zapomniał tego. A teraz chcę ulepszyć jeszcze naszego warianta z tyłu, żeby poszedł właśnie w ten swój wyższy poziom. Oczywiście też w Star Spirita, żeby też z tego typu coraz nachrzaniał. Oczywiście też ich nawet dwójkę sobie tutaj ulepszę po jednym feedzie. Muszę nałożyć tylko jeszcze tutaj dżemek i pięknie. I możemy pójść sobie do trzeciego levelu w Kill Wastes. Moi drodzy, to będzie łatwo teraz wygrać. Zobacz, to jakiś samuraj. Jak go odepchnął! No nie no, to się opłaciło tego mecha dragona, ponieważ możliwość jaką siłą odpychamy tego przeciwnika jest po prostu coś pięknego, ponieważ my wiecie, walczymy z nimi tutaj cały czas, ale odpychając umożliwiamy sobie po prostu atakowanie ich z tych star speedów z tyłu, chociaż no ta dwójka tutaj się naprawdę dużo utrzymuje, ponieważ to są chyba właśnie rozwinięcia korpusów, ponieważ widzę, że przy każdym uderzeniu wchodzi tam jakieś leczenie. Ten to jest w ogóle wytrzymały gościu, bo my jak zaczęliśmy go bić, to miał 1000 życia, coś takiego. Tego z tyłu się to troszeczkę boję, dokładnie, no znaczy jedna rakieta, ale jak od razu wychrzaniła. Na trzy te dwa spirity są w stanie zrobić. Jeden zginął, daliśmy radę wygrać. Let's go! Jesteśmy najlepsi. Jakby coś takiego odbyło, to po prostu coś pięknego. Możemy teraz gemsa. Do czego by nam się tutaj przydało? Zastanawiam się. Czy ja chcę jeszcze bardziej przytankować moich ziomeczków? Czy ja chcę dać jeszcze większy damage im? Dam im jeszcze większy damage, przez co będę miał po prostu ułatwienie całej tej roboty. Mogę sobie tego Star Spirita z tyłu zrobić na wyższy poziom, więc zrobimy jego ewolucję i możliwości, które nam się pojawiają, to jest Frost Spirit oraz Spartan. Dwóch jest mili! Czy mogę się z tego wycofać w jakiś sposób? Tu jest ten Soul Seeker, on jest dystansowym. A, czy musiałbym powiedzieć pierw Warpa, dopiero potem Soul Seekera. Ale schrzaniłem, że to będą dwa melasy i przez to będę musiał tylko jednym dystansowym bić. No ale trudno, w takim razie skoro są takie możliwości, to polecę pod Frost Speed, to pewnie zobaczcie jak to ma wielki damage. Porównując z tym, co jest tutaj na Spartanie. Ale tutaj niby taki damage, jaki zadaje, to się leczy, więc... Nie,
Frost Spirit. Niech to już nachrzania po prostu, ale musimy w takim razie zmienić jego miejscówki. Niech on pójdzie sobie tutaj, a nasz Star Spirit do tyłu. Dodamy tylko jeden gem 10 ataku, a tutaj damy ten drugi 15-tykowy do tego naszego Star Spirita, którego najprawdopodobniej nie będę ewoluował już w żaden sposób, ponieważ no widać jak to nam się nie opłaciło, straciliśmy jednego dystansowego. Sprawdźmy nasze siły najpierw na zadaniu, tutaj na tym wyzwaniu. Zobaczymy, czy jak to wszystko się tutaj sprawuje. No nie no, ten gość, jeżeli podchodzi, to on praktycznie na hita załatwia większość przeciwników, więc to jest naprawdę dobry ziomeczek. My lecimy do Kill Wastes i ostatni poziom z tego miejsca trzeba teraz wyeliminować. Dawajcie, moi drodzy. Uuu. No ten ziomek mi się podoba, tylko nie wiem, kim on jest. To jest... nie mogę w żaden sposób sprawdzić, ale jest ciężko. Jest ciężko, ponieważ zobaczcie, że ten ziomek, który zadaje największy damage, praktycznie nie może do nich nawet podejść. Nie wiem, czy my to sobie w ogóle w stanie wygrać. Pamiętajcie, to jest pierwszy dzień cały czas. Owszem, nasz mecha dragon tutaj sobie może podejdzie i go poatakuje, ale czy on jest w stanie pokonać się tutaj naszą dwójkę? No nie wydaje mi się, tym bardziej, że tutaj śmierć strasznie szybko atakuje i nas teraz odpycha, więc nie, to jest po prostu jeden czysty surrender, musieliśmy się poddać niestety. Trzeba będzie robić upgrade'y. Trzeba będzie robić upgrade'y. Nie wiem, czy nie wrócę do warianta, właśnie nie zrobię w drugą stronę tego upgrade'u. Cofnijmy tak. Znaczy waranta, przepraszam, gdzie jest ten nasz warant, którego jednego a nie, to jest ten spirita wycofałem. Czyli waranta muszę kupić. Okej, okay. Znaczy, nie, to jest ten jak wariant, dobrze mówiłem cały czas. Jest wariant, dzień dobry. Musimy cię wyfidować na początku, żeby zrobić ewolucję w drugą stronę, żebyś był na razie warpem. Tak, idziesz pod warpa, dostajesz tutaj jeden nasz atakowaty dżemik. Musimy teraz puścić do wyzwań, tak, musimy do tego miejsca wrócić, żeby zdobyć trochę tutaj więcej pieniędzy. I potem tego warpa trzeba jeszcze raz zewoluować, żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse w tym ostatnim levelu. Okej, pierwsza walka wygrana, tutaj robimy od razu drugą, żeby mieć mniej więcej tyle samo pieniędzy, ile będę potrzebować na te wszystkie ewolucje. Dawajcie, pokonajcie tutaj wszystkich bez żadnych większych problemów. Ten spirit z tyłu nas, znaczy ładnie ten napiernicza, ich tam eliminuje. Ten jak doskakuje cały czas, no to jest irytujące. Ale spokojnie, jeden, zaraz ta Dead Eater, znaczy Dream Eater jest zniszczony i ten gość jest przybity do ściany, więc łatwa wygrana. Czy mam wystarczająco pieniędzy, żeby to zrobić, te warpy na wyższy poziom? Uwaga! Oczywiście, że mam więc ewolucja i to jest ta śmierć chyba tutaj, ta druga opcja. Dokładnie, Soulseeker to jest ta śmierć i ja tego po prostu potrzebowałem w naszej ekipie. Teraz możemy udać ten jeden atak, a stąd chciałbym zabrać Remove Selected Gem, o. Nie, to nie ten. Ten chcę wyeliminować i chcę dać to temu. Z zasięgiem się praktycznie... znaczy nie, to jednak się różnią. Ty masz 700, ma 450, więc się zamienią miejscami. A teraz możemy spróbować naszych sił w Kill Wastes. Zobaczymy, czy damy teraz radę z tą właśnie śmiercią. Ponieważ ona strasznie odpycha i to jest strasznie pomocne. Tylko nie wiem, czy ja zdziałam dojść do tego gościa. Tego musimy załatwić. Kim on jest? Kim jest ten ziomek, który właśnie tak przez wszystko penetruje? Jego musiałbym zlikwidować i wtedy miałbym może jakiekolwiek szansę to wszystko wygrać. Nawet nie może zginąć, nie może zginąć, okej, jeszcze nie zginął, więc teraz mamy szansę tutaj to zwyciężyć. Mamy dwóch naszych ziomeczków, jedna ze śmierci jest u nas. Tylko nie wiem, czy nie jestem znowu za bardzo osłabiony. Chociaż jakby udało mi się go tamtego zniszczyć. Tak jest, teraz mamy szansę to zwyciężyć. Ponieważ nasza śmierć cały czas będzie go odpychała. I to jest właśnie ta nasza przewaga. Tym bardziej, że nasz Mecha Dragon, czy jak on się nazywał, cały czas stał na przodzie i pokazał, gdzie jest ich miejsce. Okej, okay, to tu mamy naszego nowego towarzysza. Jakiś to jest lista. Potrzebuję z tych. On jest na jakimś takim koniu z siekierą, właśnie ten. Wolf Knight. Okej. Okay. Wydaje się być mocniejszy niż maczety. Teraz sprawdzimy. Więcej życia, więcej damage'u, większy speed, mniejszy jedynie knockback, więc no sorry cię bardzo, ale wymieniamy się z tobą na pewno. Mamy 303 golda, więc wydaje mi się, że do tego Dead Eatera zacznę inwestować. Ewentualnie proszę sprawdzę najpierw, w którą stronę jest ten gość, który tak penetruje wszystko. To nie jest on, to też nie jest on, to żaden z nich. Drugą stronę Varanta na pewno też nie, ponieważ tutaj nie było takiej możliwości. Co jest od Pinokio? To jest od Pinokio, Shadow Killer. Czyli ja potrzebuję Pinokio mieć i pójść w lewą stronę, żeby mi tego penetrującego ziomeczka Shadow Killera. Okej, okay, zapamiętam sobie, zdobędę trochę pieniędzy.
I wymieniłem pewnego Star Spirita, ponieważ on już nie jest aż tak dobry, jak mi się wydawało, że będzie. Chyba, że ja mogę na przykład kogoś tu sprzedawać, naprawdę wtedy dostanę pieniądze. Nie, tak to niestety nie działa. No, straciłem jednego z naszych towarzyszy. Czyli... Okej, czyli polecimy teraz na ten challenge, żeby zdobyć sobie tutaj szybko pieniądze. Potem kupimy Pinokio. Znaczy będę musiał na tym challenge być dwa albo trzy razy. Pinokio i upgrade musimy w lewą stronę dwa razy zrobić. Da się załatwić. Znaczy dwa razy, no tak mi się przynajmniej wydaje. To tu tak teraz robi to tu. To jest naprawdę irytujące nawet bym powiedział, a nie w jakiś sposób zabawne. To może to jakiś z naszych ziomów tak robi. Nie mam pojęcia. Albo ten? Tak, to był ten z korbką na plecach. Byliśmy level gema, to mi się podoba, ponieważ możemy być właśnie atak 30 teraz. High są 894, czyli Star Speed może wyjść. Musimy teraz kupić Pinokio za 45. On wchodzi do naszej ekipy. Dostaje Fida oczywiście na początku 4 razy i Wolf w lewą stronę. Tak, on tam. Przecież muszę się na pewno upewnić. Tak, to mam pójść do Strikera, więc idę w Strikera, a potem ten Striker będzie ewoluował cały czas i stanie się naszym właśnie Dead coś tam, tak? Przepraszam, Shadow Killerem, więc witam bardzo serdecznie. A teraz mamy 300 hajsu. Zróbmy sobie tego Dead Itera na wyższy poziom, a do tego wrzucimy po prostu jeszcze tutaj ten 30 damage'a i do niego możemy wrócić jeszcze 10 damage'a i teraz jest po prostu pięknie, zobaczcie jak te dystansowe będą po prostu biły, więc bez żadnych większych problemów powinniśmy wygrać na tym Purple Knight, gdzie dalej są 2 dni. Więc jest tak trudno, jak mi się wydawało, że będzie. Jedyny problem z tą penetracją jest taki, że ona jest dość wolna. Ona dość rzadko atakuje, ale przynajmniej atakuje przez wszystkich, to jest ten plus. Zobaczcie jak to wszystkich tutaj ładnie odpychamy. No cudownie chłopaki, teraz jeszcze, kurna, jeszcze jest jeden z tych Mecha Dragon. O kurno, ten jak tam szybko z tyłu atakuje. To może być teraz problematyczne, ale zaraz go powinniśmy pokonać. Dokładnie, jego już ja, więc on już nas nie napiernicza tym swoim szybkim tempem. Teraz nasza penetracja oraz odepchnięcie od Shadow Killera i od śmierci powinno być wystarczające. Oczywiście, że były wystarczające. Gem 550 expa, Purple Knight kolejny. Nie wiem, czy będziemy dać, czy damy sobie tutaj radę z tym wszystkim. Ale wierzę w to, że tam, że nasze, tu są jakieś wybuchające kulki oraz też mają tą penetrację przez wszystkich, więc to może troszeczkę utrudnieniem. Ale oni teraz powinni nam zginąć z tyłu. Dawajcie! Daliśmy radę całą piątką, przecież niestety no tutaj na jednym low HP przeżył. Ale wciąż dajemy radę. Czy tam gdzieś z tyłu teraz tylko leczą swój team? Może ja też o czymś takim powinienem pomyśleć? Może ja też o kimś takim powinienem pomyśleć? Kto to był? To był tym leczącym ziomeczkiem. To był taki jakby drzewko. Spartan na pewno. Nie, to na pewno nikt od tego. Chakra to też nie can penetrate. Attack can penetrate all opponents. To też jest jakby atakowanie tej na dystans, ale. To był tylko. Restore 60 HP per second. Ma. Kurczę, to jest to leczące drzewko? Restore all friendly forces. Okej, czy musimy pójść w Dead Eatera, pójść w lewo. Czy musimy go teraz ulepszyć. Zacznijmy może jego osobę, ale będziemy mieli leczenie dla wszystkich. To nam się powinno płacić. Tylko on tak to musi pójść na tył. Ty musi pójść gdzieś tutaj. Masz jeszcze odpychasz. Ja mu mogę teraz dodać to HP, chociaż nie wiem, czy jemu tak się to bardzo opłaci w tym momencie, więc dodam sobie może jeszcze bardziej, znaczy więcej HP w naszego Mechanic Dragona. A może tutaj wsadzę na to miejsce kogoś, koło mamy powiedzmy ulepszonego. Aby jego dodać zamiast Wolf Knighta, to jest bardziej opłacalne. Więc ty tutaj stąd wychodzisz, dostajesz do nas drzema za taczkiem. Mamy 293 hajsu, więc mogę sobie ulepszyć jeszcze bardziej powiedzmy niech będzie ten Shadow Killer, ponieważ będzie miał więcej wtedy damage'u i tak dalej. I teraz powinniśmy wygrać na tym Purple Knight. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dawajcie chłopaki, jesteście leczeni, nachrzaniacie wszyscy, nie możecie teraz przegrać tego. Wierzę w was po prostu, macie leczenie 40 co sekundę, macie też sporo, życia, więc dacie radę. Z nimi też tutaj dacie radę, wiem, że tam dwójka leczy ich o wiele bardziej, ale wierzę w was. Zobaczcie, że tutaj jednego już praktycznie mamy zabitego, dacie radę. Dawajcie. Pięknie ten damage wchodzi, teraz tylko zostają te leczące zaraz, jeżeli ich pokonamy. Beautiful.
Tylko leczący osobnicy zostali, więc nie ma opcji, aby mieli z nami jakiekolwiek szanse. Let's get it! Wygraliśmy jeszcze 550 gold na nasze konto, czyli możemy sobie zrobić upgrade. Tu już żadnej ewolucji nie ma. Kto jeszcze nie ma żadnej maksymalnej ewolucji? Wszyscy mają maksymalną ewolucję, czyli w teorii możemy teraz tylko ulepszać i ulepszać. Dlatego ulepszę... kogoś to, kto dużo bije, więc właśnie w Soul Seeker nam wyjdzie tutaj na maksa. Oraz Mechanic Dragon, ponieważ on najwięcej tankuje na początku, tak? On ma już teraz 3600 życia, więc to jest naprawdę spora ilość życia. Ale wracamy do Purple Knight, mamy jeszcze dwa levele do zrobienia, a więc zobaczymy, czy damy sobie tutaj z tymi wszystkimi radę. Na początku widać dość prostych przeciwników dostaliśmy, chociaż też się sporo leczą, ale szybko też giną. Mógłbyś nas przez to odpychać, my tylko możemy siebie odpychać. Pięknie, ta stat dwójka też nie ma żadnego leczącego, ale ma strasznie szybkich, ma strasznie szybko nawalających osobników, więc nie wiem, czy nie będzie dla nas problem. Dawajcie, odpychajcie ich. Odpychaj. Odpychaj, tutaj dajecie radę, wasze drzewko was tutaj cała leczy, więc powinniście się utrzymać. Dokładnie, teraz tylko ten brzuszek został. GG. Dobre ustawienie mamy zdecydowanie. Teraz co my otworzymy? 950 do gema, czyli możemy dojść do nowego gemsa, który nam umożliwi. Co chciało nam umożliwić, co bym chciał dodać? Wydaje mi się, że po prostu dam sobie do większej ilości życia. To będzie najbardziej opłacalne, ponieważ wtedy mogę dopakować jeszcze jeden gem właśnie naszego. Właśnie może nie, jego dopakuję. Niego dopakuję do 200 życia więcej. Teraz tak, ulepszymy sobie na maksa naszego właśnie dragona. Ulepszymy troszeczkę więcej na tego Frost Spirita. I możemy pójść do finałowej walki w Purple Knight. Zobaczymy, czy damy sobie to wszystkim radę. Okej, na razie mamy przewagę. Z naszym przewagą, to mamy, oni mają tylko jednego małego dogface'a, jak on się tam nazywał. Jednakże mają strasznie mocny przepych, czyli nie wiem, czy to nas nie, właśnie przez to nie pokona. Okej, nie pokona za żadne skarby. Dwóch Frost Spiritów, oni naprawdę dużo damage'a nawalają, więc to może być też problem teraz, przez który możemy przegrać. Okej, jeden z nich zginął. Drugi zginie zaraz. Więc już tego wielkiego damage'a nie mają. Daliśmy radę, ponieważ nasz tank, nasz Mecha Dragon wciąż wszystko przetrzymał. I co my tu dostaliśmy? PvP is now activated. You can challenge your friends with the ID. Gońcie się, nie chcę żadnych ID atakować. Nie. Żadnych PvP nie chcę. Aha, czy ja muszę coś pisać? Muszę? Nie chcę. Dziękuję, jakby to mi zniknęło. Wracam do teamu. Kogo my dostaliśmy? Lista. To jest ten osobnik. The movement, czekaj, they are Queen Judith's guards, okej. Okej, ale nie ma nigdzie napisanego, aha, czyli oni nie mają swoich specjalności, żaden z nich nie ma swoich specjalności, tylko oni po prostu mają dużo życia i tak dalej. On ma dużo życia, ma strasznie szybki speed i ma mały knockback, czyli najprawdopodobniej to jest osobnik, który po prostu, wiecie, wchodzi sobie na drogę i trzyma po prostu przeciwników przed nami, więc tego na pewno nie będę dał do naszej ekipy. Jedyne co zrobię, to oczywiście ulepszę naszego Frost Spirita na dwa feedy i lecimy do walki. A nie, przepraszam, to była przecież ostatnia walka z Purple Knight, czyli w tym momencie zrobię sobie jeszcze jedną walkę tutaj na tym challenge'u. W tym momencie wygraliśmy dwa kolejne etapy. O mój Boże, co leci, które umożliwiają nam przejść do kolejnej krainy. Jeżeli wam się ogólnie gierka dalej podoba, nie zapomnijcie coś łapki w górę. Zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi, znajdziecie mnie na przykład na tym filmiku lub jeszcze tego nie zrobiliście. A ja się na tym żegnam, idę spinać poślady i nagrywać dla was najprawdopodobniej finałowy odcinek, o ile czarna dziura nie będzie jakimś jeszcze dodatkowym levelem. I w Emperor's Tomb już jak widać mamy day free, czyli mamy po 3 fale naszych przeciwników. Kto wie, jak to wszystko będzie wyglądało, może wiesz, że nad Emperor's Tomb nam zajmie cały odcinek. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Siemanko, peace. Yo!